Dzień dobry, kłaniamy się w piątkowe południe, punktualnie dzisiaj Prawda Futbolu wystartowała. Naszym gościem dzisiaj prezes Stali Mielec, pan Jacek Klimek. Dzień dobry, panie prezesie. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie prezesie, prezes największej rewelacji tego sezonu obok Śląska i Jagiellonii Białystok, bo moim zdaniem, no to jak miałbym tworzyć top 3 rewelacji tego sezonu, to absolutnie pana klub spokojnie bym na podium zmieścił. No kwestia tego, na którym miejscu, bo jakie były oczekiwania, jaki był potencjał tego wszystkiego, no to już każdy to określa jednak indywidualnie, ale myślę, że na podium to każdy, kto śledzi bacznie rozgrywki Ekstraklasy od wielu lat, to myślę, że Stal Mielec musiałby zmieścić. Ja powiem tak, że rewelacją sezonu zawsze jest mistrz Polski i to trzeba jasno powiedzieć i tutaj byłbym daleki od tego, żeby mówić, że jesteśmy rewelacją. Mamy jeszcze bardzo ciężkie 4 mecze, nie wiadomo gdzie zakotwiczymy na końcu tej tabeli. Piłkarze będą chcieli bardzo mocno powalczyć o miejsce 8, bo to są inne apanaże dla nich po sezonie. Więc do tego będą dążyć, ale oczywiście myśmy założyli przed sezonem, żeby się utrzymać i żeby zająć jedno miejsce więcej niż w roku ubiegłym. Więc jesteśmy na dobrej drodze, ale tak jak wszyscy wiedzą, piłka jest mocno zmienna i można mieć fajną serię, ale można mieć też serię negatywną, więc jestem daleki od rewelacji, żeby powiedzieć. Chcę powiedzieć, że my jesteśmy drużyną, marzymy, żeby być drużyną środka tabeli i dzisiaj tu jesteśmy z tego tytułu szczęśliwi, ale przypominam, że jest 8 kolejek, z tego 4 mecze piekielnie ciężkie. No właśnie, pan jest zadowolony z tego, jak dzisiaj Stal Mielec stoi w tabeli, to na pewno, ale w ogóle z gry tego zespołu, bo Stal widać, ja akurat analizowałem sobie pewne rzeczy, no to w statystykach Stal Mielec wcale tak dobrze nie wygląda, bo nie wiem, Ilja Szkurin według tych wyliczeń Y-Scouta powinien mieć 6 czy 7 goli plus asyst, nie, w tej klasyfikacji kanadyjskiej, a ma ich łącznie 17. To trochę jest takie oszukiwane przeznaczenie. Według tej tabeli, która jest tworzona na podstawie punktów oczekiwanych, Stal Mielec powinna być druga albo trzecia od końca. Jest dzisiaj 8 i w ogóle no, mówienie o tym, że Stal walczy jeszcze o utrzymanie, to jest abstrakcją, bo Stal moim zdaniem jest już absolutnie utrzymana. Oczywiście gdzieś tam przed sezonem zakładaliśmy, że 37 punktów pozwoli się utrzymać w tej lidze, ale wie pan, do końca my w ubiegłym sezonie też w pewnym momencie już na 2 kolejki przed końcem stwierdziliśmy, że już jest fajnie, a niestety do końca musieliśmy walczyć, więc tu byłem ostrożny. Dopóki nie będzie 40 punktów, to nie rozmawiamy o przyszłym sezonie i nie zamykamy tematu utrzymania. Więc jeszcze chcemy wiele w tym kierunku zrobić, żeby dobić do tych 40 punktów. Jeśli chodzi o te wszystkie statystyki, o te wszystkie wskaźniki, one są fajne, to się wszystko fajnie czyta, ale ja teraz sobie zażartuję delikatnie, że gdyby te wskaźniki działały, to i by działałby wskaźnik zyskowności klubu, to bylibyśmy wicemistrzem Polski, więc to piłka to nie, to coś innego niż biznes. W biznesie jest wszystko policzalne, poziom ryzyka jest trochę, a nawet bym powiedział dużo mniejszy niż w futbolu, więc fajnie się to czyta, fajnie się ogląda, ale drużynę mamy dzisiaj tak fajnie skonstruowaną, że obcokrajowcy fajnie się wkomponowali w szatnię, atmosferę mamy kapitalną, uważam, że gramy fajny futbol, bo po raz pierwszy od 4 lat, jak tu jestem, oglądam mecze czy u siebie, czy na wyjeździe, nie jadę i nie oglądam tych meczy z wielkim strachem, bo brakuje nam dobrej gry, brakuje nam punktów. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jedziemy jutro do Kielc, zabieramy ze sobą, ja będę z nimi, ponad 1000 kibiców i chcę Państwu powiedzieć, że jedziemy z uśmiechem, bo po prostu nie boimy się tego meczu, a 3 lata z rzędu do ostatniej kolejki musieliśmy wszyscy drżeć. Co się wydarzy? No właśnie to jest fajne, co pan powiedział o tym. Wynikach finansowych to sobie później porozmawiamy, bo widziałem to zestawienie Kuby Szlendaka i faktycznie tylko Lech Poznań jest przed wami, ale najpierw chciałbym o tej części sportowej chwilę porozmawiać. Mówi pan o 40 punktach, no to jutro można te 40 punktów zrobić, bo macie 37, więc wystarczy to jedno zwycięstwo właśnie być może w Kielcach, no i 40 punktów będzie zrobione. Panie prezesie, to ja zapytam tak od kulis, jak to wygląda, bo rozumiem, że celem Stali przed sezonem było utrzymanie, prawda? Utrzymanie i zajęcie jednego miejsca wyżej niż w roku poprzednim.
No to w roku poprzednim, z tego co pamiętam, to Stal Mielec zajęła miejsce 11. Teraz jest tak na jest. Miejscu 8. Czy to będzie wiązało się, skoro pan wywołał te kwestie finansowe, z jakąś dodatkową premią dla piłkarzy, że jednak zrealizowali coś ponad stan? My mamy bardzo, bardzo prosty i czytelny regulamin. Piłkarze mają dwa poziomy bonusowania. Pierwszy poziom bonusowania to jest płacimy, ja nie podam jaka kwota, płacimy za każdy zdobyty punkt. Czyli dzisiaj piłkarz, okay. Gdyby się dzisiaj sezon skończył, to piłkarze, oczywiście ci co grają, ci co są z ławki, to tam jest inny wskaźnik do tego, ale 37 punktów razy X kwota i to skasują, gdyby się dzisiaj liga skończyła. Prezesie, to ustalacie to przy podpisywaniu kontraktu od razu? To jest przekazywane, czy to przed sezonem z radą drużyny jest ustalane? Nie, to jest regulamin, który jest wprowadzany przed sezonem. Może jesteśmy trochę innym klubem, ale z radą drużyny nie uzgadniamy, radę drużyny informujemy. Dlaczego? Dlatego, że no przecież wszyscy doskonale wiedzą, że budżet jest określony, a rada drużyny ma swoje marzenia i swoje wizje. Ja to absolutnie rozumiem, tylko ja nie chcę doprowadzać do sytuacji, że ja obiecam radzie drużyny, że spełnię ich marzenia, a budżet mam określony i będę musiał potem świecić oczami na koniec sezonu. Więc piłkarz podpisuje kontrakt, w kontrakcie jest zapis, że bonusy są w regulaminie, regulamin przed sezonem jest ogłaszany i tak funkcjonuje. Tak więc pierwszy poziom to jest za określoną ilość punktów, drugi poziom to jest dzielimy się bardzo sowicie, ale nie powiem jakie to są procenty, bonusem, który dostajemy za miejsce w Ekstraklasie, więc miejsce 14 versus miejsce 8 to jest prawie kilka milionów złotych różnicy. No to jest duża różnica, a my się tym dzielimy, więc na pewno piłkarz mający szansę zająć 8 miejsce, a 10 to dla nich w budżecie domowym to będzie bardzo duża różnica. I są jeszcze trzeci, ale to o tym nie mówimy ani przed sezonem i nie mówimy kontraktując piłkarza, są tak zwane premie ekstra, gdzie pojawia się sponsor zewnętrzny i za każdy mecz wyznacza kwotę premii, którą można podnieść. Najczęściej jest to tylko za zwycięstwo. Jest to spora kwota. Muszę powiedzieć, że w tym sezonie z racji tego, że fajnie gramy, to jest kilka osób, co chętnie drużynę wspiera i ten bonus jest wypłacany zaraz w poniedziałek po meczu. Natomiast taka ciekawostka, bonus za punkty i bonus, którym się dzielimy z Ekstraklasy, jest wypłacany tydzień po zakończeniu rozgrywek, ale uwaga, tylko w momencie, jeżeli jest utrzymanie. Więc tu w naszym przypadku zawodnik czeka na rozwój sytuacji, kończy się sezon, w ciągu tygodnia te dwa bonusy wypłacamy. Gdyby odpukać nie było utrzymania w Ekstraklasie, no niestety te bonusy przepadają, bo no to też piłkarze wiedzą, z czego to wynika. No wtedy nie ma Ekstraklasy, wtedy nie ma żadnego bonusu i wtedy wypłacanie z góry tych środków mogłoby spowodować kompletne zawirowanie, jeśli chodzi o funkcjonowanie klubu. No właśnie tak, to ja się z tym absolutnie zgadzam, bo spadek no, oznacza no, jednak mniejszy wpływ spraw telewizyjnych, ale jak tak patrzę na wasze miejsca, odkąd awansowaliście do Ekstraklasy, 15, 14, 11, dzisiaj jesteście na miejscu 8, więc raczej piłkarze chyba spokojnie mogą myśleć o tym, że jednak te premie na koniec sezonu, tydzień po zakończeniu rozgrywek zostaną wypłacone. Pan jest zaskoczony, że Stal Mielec dzisiaj stała się już takim stabilnym klubem pod względem finansowym, porozmawiamy sobie za chwilę, ale pod względem sportowym, bo co roku mi się kojarzy Stal Mielec, że tak, jest autokar piłkarzy, którzy wyjeżdżają, kończą się kontrakty, zostają sprzedawani i jest autokar, który przyjeżdża, tak? No i tak naprawdę no, Kamil Kieryś w tych warunkach odnalazł się znakomicie. Powiem tak, jeśli się ma określony budżet, to koniec sezonu powoduje, że wielu piłkarzy dostaje dobre propozycje, bo jeżeli zajmujesz 8 miejsce czy 10, to pojawiają się dobre oferty. My z racji tego, że mamy budżet określony, nie jesteśmy w stanie spełniać wszystkich marzeń zawodników, którzy chcą odejść. Ja jestem zwolennikiem, nawet ich mocno namawiam w końcowej fazie sezonu, że jeżeli masz pensję w Mielcu określoną, a gdzieś dostajesz dwa razy więcej czy 50% więcej, to naprawdę to jest twoje życie, to jest twój krótki czas piłkarza, to jest twoja rodzina
nie wahaj się. Nigdy, nigdy z zawodnikami nie będę rozmawiał na poziomie, że dam ci komin, żebyś tylko u mnie został, bo ja wiem, jak to się kończy po pół roku, że za chwilę cała drużyna nie dostaje pensji, bo ktoś się rozmarzył, ktoś się rozpędził, ktoś kogoś poniosło, więc my w to nie pójdziemy. Uważam, że na poziom ekstraklasy płacimy ok, nie, oczywiście, że nie płacimy tak jak płaci, nie wiem, pierwsza ósemka czy pierwsza dziesiątka klubów, ale płacimy ok, ale jeśli ktoś tylko ma gdzieś szansę grania, to absolutnie nie robimy przeszkód i ja cały czas namawiam chłopaków, że to jest ich 5 minut i muszą dbać o siebie, więc to tyle. Natomiast czy zaskoczony jestem tym? Nie, trochę nie, bo my 4 lata na to pracujemy, że ja wychodzę z założenia, żeby w futbolu dobrze grać i dobrze funkcjonować, to trzeba mieć stabilny budżet, bo wtedy można mieć pole manewru na bonus dla piłkarza, można inną motywację wprowadzać, można sobie pozwolić na trochę większe kontrakty, więc w momencie, kiedy ustabilizowaliśmy bardzo mocno budżet, bo przypominam, że rok temu zysk 2,3 miliona, w tym roku 6,3 miliona, skomponowaliśmy fajny zespół, który już nie musieliśmy się tam ograniczać, że jak weźmiemy reprezentanta, to będziemy musieli miesiąc z nim negocjować, bo rozbijamy się o 5 zł, tylko mogliśmy sobie pozwolić na coś fajnego i mamy dzisiaj kilku reprezentantów. No i mówię, fajnie się szatnia skomponowała, wiedzą wszyscy, o co grają, bo chłopak, który przychodzi, reprezentant czy Malty, czy Finlandii, on dobrze wie, że my jesteśmy oknem na świat i możemy mu dać fajną szansę. I tylko takich szukamy. Jeżeli ktoś przychodzi do Stali Mielec, bo myśli, że tutaj dorobi się wielkich pieniędzy, to ja od razu odradzam, bo to nie to miejsce i nie ten czas. Stali Mielec to okno, które z tego okna można później Legia, Lech, Raków, Zagłębie, Lubin, tam gdzie są mocne i wysokie środki. To jest bardzo mądre, wydaje mi się, że co pan mówi, bo tak, to jednak to jest fajne też, że tak podchodzicie do tego, że nie za wszelką cenę, tylko no, chcesz, możesz się pokazać. Myślę, że historia kilku piłkarzy w ostatnim czasie też pokazuje to, że można się w Mielcu wypromować. To tak zapytam, łatwe były negocjacje z Ilią Szkurinem i jego otoczeniem o nowym kontrakcie, bo no, wiele osób, wielu kibiców Stali Mielec obawiało się tego, że będzie powtórka z Saida Hamulicia, tak, że przyszedł, zagrał super rundę, no i za chwilę trzeba go będzie sprzedać, a tutaj Ilja Szkurin zachował się trochę inaczej, bo podpisał nowy kontrakt, który jeszcze będzie obowiązywał przez kolejny sezon. Myślę, że to był taki czas, kiedy on do nas przychodził, że on też gdzieś tam nie zafunkcjonował, nie zaistniał. My podaliśmy mu rękę, powiedzieliśmy, że będziemy absolutnie na niego stawiać, że będzie tutaj gwiazdą i jeśli dobrze pójdzie, to się wypromuje i pójdzie za duże pieniądze gdzieś dalej. Ustaliliśmy również, że jak ten pierwszy okres pójdzie nam dobrze, a on będzie dobrze wyglądał i będziemy chcieli przedłużyć kontrakt, to stwierdził, że absolutnie tak, bo nic na szybko, nic na siłę i ja tu u niego bardzo szanuję i cenię, że chce w tym sezonie, przedłużył z nami w tym sezonie kontrakt i chce się jeszcze lepiej wypromować i za jeszcze większe pieniądze i swoje apanaże pójść dalej, więc to była taka umowa, kiedy on tu przychodził, dżentelmeńska, win-win i zawodnik zachował się fantastycznie, za co bardzo go tutaj szanujemy i na pewno nie będziemy mu żadnych problemów robić, jeżeli będzie chciał odejść. Natomiast też muszę powiedzieć, że my z naszej strony też, jeżeli Ilja coś od nas potrzebuje, to absolutnie my tutaj wszystkie jego tam potrzeby spełniamy, więc myślę, że wszyscy są na tą chwilę zadowoleni. Czy były trudne negocjacje? My na pewne rzeczy umówiliśmy się, jak on tutaj do Mielca przychodził, więc już później na tyle było wszystko uzgodnione i dobrze przygotowane, że no wszyscy pokazali klasę, że jak żeśmy się na coś umówili, podaliśmy sobie rękę, to nagle za pół roku nikt nie zmieniał tego ustalenia, więc to było fajne i no i cieszymy się, że jest u nas i ma dzisiaj bardzo dużo ofert i czekamy na jego rozwiązanie sytuacji. My dzisiaj już też jesteśmy przygotowani na podmianę, bo
bo tak jak pan powiedział, od nas odjeżdżają i od nas przyjeżdżają. No taki jest model funkcjonowania klubu, gdzie nie ma kosmicznego budżetu, więc no albo ktoś umie w tym funkcjonować, albo przenosi się do klubu, gdzie można sobie na wszystko pozwolić, bo nawet jak się wygeneruje dużą stratę, to dobry wujek przyniesie i zasypie tą stratę. No my takiego wujka nie mamy, więc musimy być bardzo czujni co do finansów. Tak, to prawda. Ile pan ofert odrzucił za Ilię Szkurina zimą? Bo domyślam się, że wpływało coś tam, na biurko coś trafiało, na maila, na faksa przychodziło. Powiem tak, że ofert było sporo, zapytań sporo, ale takie konkretne oferty były dwie, w sensie takie, że ktoś był zdecydowany. To była jedna z Polski oferta i jedna z zagranicy, ale ani nas, ani piłkarza nie do końca te oferty satysfakcjonowały, więc a kolejnych rozmów nie otwieraliśmy, no bo tak ustaliliśmy, że na tą chwilę nie otwieramy żadnych nowego pola negocjacji, więc czekaliśmy sobie na rozwój sytuacji. Oczywiście, gdyby w tym momencie przyszła jakaś kosmiczna oferta, to też na pewno nie blokowalibyśmy zawodnika, ale to były oferty, które ja uważam i oczywiście doradcy zawodnika stwierdzili, że przedłużając kontrakt, grając w Stali Mielec, przyjdzie jeszcze lepsza oferta. Okej, rozumiem. W porządku. Panie prezesie, dzisiaj patrzę na Transfermarkt. Tutaj mam otwarty przed sobą. Ilja Szkurin jest wyceniany na 2 miliony euro. Jak ktoś przyjdzie i wyłoży takie pieniądze, to będzie zielone światło, czy niekoniecznie? Jeżeli zawodnik się dogada z klubem następnym i będzie bardzo, bardzo zadowolony on i jego rodzina, to na pewno jest to kwota, przy której gdzieś tam się zakręcimy. Oczywiście my gdzieś tam mamy oczekiwania trochę większe, ale wiecie jak to jest rynek piłkarski. Ja też przeszłem parę dziesiąt, 20, prawie 6 lat w korporacji i zajmowałem się sprzedażą, dystrybucją, więc wiecie jak to jest. Czasem jest klient, a czasem długo klienta nie ma, więc tu trzeba w negocjacjach być mocno błyskotliwym, więc jeżeli pojawi się coś fajnego, a Ilja zaakceptuje, to absolutnie usiądziemy do rozmowy. Okej, to jeszcze panie prezesie, póki jesteśmy przy takich sprawach, tych transferowo-kontraktowych, to chciałem zapytać, co z kontraktem trenera Kamila Kieresia, bo to też jest taki temat, który gdzieś tam widzę, że pojawia się w dyskusjach. On jest chyba ważny do końca tego sezonu. Czy już jakieś rozmowy trwają? Jak to wygląda? My jesteśmy zadowoleni z pracy trenera, z tego, co drużyna gra i w którym jest miejscu, ale ustaliliśmy sobie z trenerem, że siadamy do rozmów w momencie, kiedy na tablicy stuknie 40 punktów. Okay. Więc, czyli lada chwila. No, czy lada chwila to się okaże. To wówczas uznamy, że cel został osiągnięty. Oczywiście mamy tam jeszcze małe poboczne cele, jak młodzieżowiec, więc mogę Państwu powiedzieć tak, jeżeli wygramy w Kielcach, to w poniedziałek rozmawiamy, jeśli o nowym kontrakcie. Jeśli jeszcze nie przypieczętujemy, no to czekamy, aż padnie 40 punkt i wówczas zaczynamy rozmawiać, bo też trener jest też świadomy tego, że też chce dowieść swój cel, chce absolutnie zrealizować to, co żeśmy sobie ustalili. I ja też wychodzę z takiego założenia, że rozmawiamy w momencie wykonania celu, bo może dojść do sytuacji, że będziemy mieć 39 punktów i będziemy drżeli do ostatniej kolejki. Piłka jest taka, że ktoś dostanie serię, ktoś tą serię ma negatywną i zaraz tutaj wszystko się może w tej tabeli zmienić. Więc 40 punkt determinuje rozpoczęcie negocjacji. Okej, rozumiem. I jeszcze ostatni temat, tak łącząc te sprawy organizacyjno-finansowo-transferowe. Za Mateusza Kochalskiego pan też przebiera w ofertach, czy niekoniecznie? No bo dzisiaj dla mnie, jak ja miałbym tworzyć swoją jedenastkę sezonu, no to Mateusz Kochalski w tej jedenastce jest i myślę, że on już taki garnitur na galę Ekstraklasy, która jest zaplanowana na koniec maja, to może prasować. Czy odbierze nagrodę, to nie wiem, ale myślę, że w piątce nominowanych to obowiązkiem jest, żeby się znalazł. No chciałbym bardzo, żeby się znalazł i dźwignął tą nagrodę, bo to by było dla wszystkich miło, bo wszyscy się tam wybieramy, jeśli się oczywiście wszystko dobrze potoczy. Czy mam oferty? To jest bardzo podobna sytuacja jak z Ilią. Napływają zapytania,
telefoniczne, mailowe, ale jak mnie pan pyta, czy jest taka oferta sztywna na stole, to jej jeszcze nie ma. Też jesteśmy po rozmowie z ludźmi, którzy się opiekują karierą Mateusza i też tutaj na pewno wszyscy będą zgodni do tego, żeby poszedł dalej. On czekał na granie w Ekstraklasie 2 lata. Myśmy w pewnym momencie go też z racji tego, że baliśmy się o wynik, baliśmy się o pewne sytuacje, zatrzymali, bo mógł w pewnym momencie od nas odejść do pierwszej ligi i tam grać. Pół roku żeśmy go przetrzymali, ale zagwarantowaliśmy mu, że absolutnie, jeżeli wygra rywalizację w bramce, to zrobimy wszystko, żeby się u nas dobrze czuł i jak będzie chciał odejść, to też nie będziemy robić problemu. Więc kończąc, oferty są, czekam też na decyzję zawodnika i jego menadżerów. On też jest bardzo solidnym, super szczerym chłopakiem, z którym się świetnie współpracuje. On też wie, że trzeba cel przypieczętować, a wtedy wszyscy usiądą do swojej przyszłości. Tutaj pojawia się od razu i to naturalne pytanie. Maciek Sport pyta, czy Legia ma jakąś opcję wykupu? Ja wiem, że wy bardzo dobrze, prezes, było to pytane już w Lidze Plus Ekstra, że wy bardzo dobrze współpracujecie na tej linii Warszawa-Mielec, bo przecież choćby teraz wypożyczenie jego Rastrzałka też do Stali. Ale jak to wygląda, tak, jeżeli może pan tu uchylić prawdę, czy telefon z Warszawy też już był, czy niekoniecznie? Mamy z Legią uzgodnienia, że nie wypowiadamy się w tej kwestii. Ja też tego nie zrobię, ale żeby tu szybko i precyzyjnie odpowiedzieć, jeżeli Mateusz będzie chciał być na Łazienkowskiej, to nic nie stoi na przeszkodzie. Zapisy, które mamy, nikogo nie blokują, nikogo nie zatrzymują. Wręcz powiem inaczej, jeżeli bramkarz będzie chciał być na Łazienkowskiej, to nie będziemy absolutnie robić problemów. Okej, rozumiem, okej. Panie prezesie, przechodzimy do tego, w czym pan się czuje podobno jak ryba w wodzie, tak słyszałem od pewnych ludzi, czyli o finansach. I tak jak w ostatnich dniach Kuba Szlendak z portalu gol.pl przygotował takie zestawienie, no trzy kluby tylko świecą się na zielono. Lech Poznań 19,34 miliona złotych, Stal Mielec 6,39 i Widzew Łódź 2,86. Więc ja zapytam, jak to zrobić, bo to jest myślę, że bardzo zasadne pytanie, jak to zrobić, żeby ten wykres się świecił na zielono? Ja przygotowując się do tej rozmowy z panem, sięgnąłem też po pana wywiad w portalu TVP Sport. Kuba Kuszejko z panem rozmawiał, no i pan mówił, choćby o akademii, choćby o dyrektorze sportowym, o drużynie rezerw i tak dalej, że są pewne takie aspekty, o których się niekoniecznie mówi, ale że gdzieś te złotówki można zaoszczędzić. Ale zadam to pytanie w formie otwartej. Jak to się robi w Stali Mielec, że ten wykres się świeci na zielono? Bo przecież wy też nie sprzedajecie co roku piłkarzy po kilka milionów euro. Dopiero to się zaczyna, tak? Said Hamulić jest takim doskonałym przykładem. No, jeszcze zapomniał pan Michał Trąbka. Michał Trąbka, tak, no tak. To był chyba bardzo nieoczywisty transfer za bardzo dobry. No, jeszcze takich małych kilka transferów nieznaczących, ale też mamy, które żeśmy gdzieś tam skeszowali. Zacznę od tej tabelki. Bardzo, jak to dobrze powiedzieć, ostatnie 6 pozycji to są kluby, które myślę, że tam mając takie możliwości bycia na minusie, myślę, że w takim klubie się fajnie zarządza. Oto to jedna taka uwaga. Natomiast jeżeli, no bo jak zobaczymy na te minusy, ktoś te wcześniej czy później te minusy będzie musiał skasować, to oznacza, że się w ogóle nie boi tych minusów i to jest fajne. Myślę, że w takich klubach się fajnie zarządza. Nie miałem takiej przyjemności, więc nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o Stal Mielec, no Ja mam ulubione stwierdzenie do tego. To jest bardzo proste. To potrzeba po prostu wiedzieć, ile się ma przychodów, na ile sobie może człowiek pozwolić. No i trzeba szerokim łukiem omijać wszystkich doradców, którzy znają się na piłce i na finansach. Tych doradców, którzy nigdy nie skonstruowali dobrego klubu, ani nigdy nie mieli do czynienia z budżetem, ani nigdy nie przynieśli złotówki do tego klubu. Więc jak pan szerokim łukiem tych wszystkich doradców omija, a rozmawia pan tylko z garstką ludzi, którzy
potrafią zarządzać budżetem i potrafią skonstruować fajną drużynę, to wówczas można świecić na zielono. Natomiast muszę panu powiedzieć, że w piłkarstwie jest bardzo wielu doradców, którzy wiedzą, że bez akademii się nie da żyć, że bez drugiej drużyny się nie da żyć, że jak pan nie robi w roku 5 czy 4 bardzo drogie transfery, to nie ma pan co szukać w ekstraklasie, więc takich doradców trzeba omijać, trzeba iść swoim szlakiem. No i najważniejsze, trzeba się doskonale znać na Excelu, przychody lewa, prawa, lewa rozchody, prawa przychody i to jest banalnie proste, więc tu piłka jest tak drogim biznesem, że to jest taka zasada kuli śnieżnej, że jeżeli pan pozwoli sobie gdzieś rozpędzić tą kulę, to ona strasznie zasuwa, bo to nie jest biznes taki jak firma czy korporacja, że może pan pożegnać się z zawodnikiem z pracownikiem po 3 miesiącach, bo da pan wypowiedzenie, albo inaczej się pan umówi, albo da ma pan jakąś odprawę. Tutaj piłkarze mają sztywne kontrakty i jak pan sobie pozwoli na kilka wysokich kontraktów razy 12 miesięcy, to jakby jest tylko jeden sezon, to fajnie, bo jak jest kontrakt na 3 lata, to jak sobie policzymy 36 razy komin i takich ma pan kilku, to ta kula śnieżna nieprawdopodobnie zasuwa. I to samo się tyczy w akademii. Jeżeli pan ktoś jest w stanie wmówić, że w małym mieście zrobi pan Akademię Lecha Poznań, no to ta kula śnieżna zaraz pana przygniecie. Natomiast jak idzie pan swoim szlakiem i wie pan, ile pan może wydać, to zarządzanie nie jest tak skomplikowane, jak się wszystkim wydaje. Wydaje mi się, największym problemem, jakim jest, to armia doradców, którzy nigdy nie konstruowali dobrych drużyn i którzy nigdy nie konstruowali dobrych klubów, a wydaje im się, że opowiadanie o tym, czy piłkarz ma pobiec w lewo, czy w prawo, czy ma z autu wrzucić długo, czy krótką piłkę, no sorry, ale to nie ma nic wspólnego z budżetem, bo chcę panu powiedzieć, że Stal Mielec też, jeżeli by tylko wodze fantazji rozpuściła, to byłaby w tej szóstce na dole błyskawicznie, bo my też wiemy, gdzie kupić drogiego piłkarza, doskonale wiemy, jak skonstruować fantastyczną akademię. Chcę się panu pochwalić, że ja w 2007 roku przez 2,5 roku byłem prezesem czwartoligowej Stali Mielec i zdobyłem wówczas z tym klubem 3 medale Mistrzostw Polski, łącznie z tym, że junior młodszy zdobył Mistrzostwo Polski, ogrywając wówczas w finale Mistrzostw Polski potężną Krakowię z Komarchem. Więc ja też potrafię to skonstruować, tylko lubię do tych konstrukcji bardzo dobrze mieć podpięty budżet, więc no, kończąc, trzeba bardzo dobrze oglądać złotówkę z każdej strony. Okej, okay, to taki bardzo cenny wykład. Myślę, że tu dla wszystkich naszych widzów, jak to funkcjonuje w Stali Mielec, bo ja tak patrzę jeszcze raz, panie prezesie, na ten wynik, to jak pan przychodził do Stali Mielec, to wydaje mi się, że Stal była gdzieś na poziomie Korony Kielce, czyli minus 7, prawda? Dokładnie Korony Kielce, tak. Więc to, no, gdyby, no, no widzimy, że ten awans został zanotowany i to trzeba też na pewno odnotować. Kiedy patrzyłem, przygotowując się do tej rozmowy, ten raport Grant Thorntona, to Stal Mielec jest klubem, który przeznacza na wynagrodzenia stosunkowo najmniej w kontekście całego wszystkich przychodów, bo to było 33%, gdzie takim marginesem, który Grant Thornton proponuje, to było 70% tego, to jest wskaźnik udziału wynagrodzeń w przychodach ogółem za sezon 22-23. Pan patrzy też na takie gdzieś tam wytyczne, wskaźniki i tak dalej, żeby pewnych rzeczy po prostu nie przekraczać, żeby to wszystko było tak no zdrowo po prostu funkcjonowało? Znaczy ja muszę powiedzieć, że ja mam swoje tabele, swoje autorskie konstrukcje tych tabel, więc oczywiście, że sobie oglądam wszystkie te tabele zewnętrzne, ale najważniejsza tabela jest ta, która jest u mnie, bo ja wiem, w którym momencie będzie przychód, ja wiem, w którym momencie mogę podpisać z zawodnikiem i na ile, więc
Analizujemy wszystkie te aktywności, które gdzieś się pojawiają, ale ufam najbardziej swoim tabelom, które sam kiedyś skonstruowałem. Okej, rozumiem. Panie prezesie, a pan patrzy na ten wskaźnik, bo też zauważyłem, tam było zestawienie trzech ostatnich sezonów i tak, sezon 20-21, okej, to był sezon pandemicznych, na dniu meczowym nie dało się zarobić. Sezon 21-22, wy odnotowaliście 1 000 000 zł. Sezon poprzedni 2 000 000 zł. Czy za ten sezon ten wskaźnik będzie jeszcze większy? Bo wydaje mi się, że taka w Mielcu robi się moda chodzenia na Sulskiego 1. Myślę, że będzie większe, aczkolwiek tutaj jakichś gigantycznych przychodów bym nie oczekiwał, ponieważ my mamy stadion na poziomie 6,5 tysiąca, średnia to jest 4,5 tysiąca. Zapełniamy ten stadion w tych meczach takich topowych, natomiast każdorazowo tego stadionu nie zapełniamy. Nie wiem, jak panu dobrze odpowiedzieć na to pytanie, bo to nie jest w tabeli miejsce, gdzie my na to mocno liczymy, bo przychód to jest fajny, tylko teraz jeszcze do tego wszystkiego trzeba odjąć koszty tej całej zabawy i im mniejszy ma pan stadion, tym możliwości mniejsze nie wiem, choćby nawet LEDy, które przyjeżdżają i które musi pan, tak jak każdy klub ekstraklasowy, zamontować, to czy pan ma stadion 20-tysięczny czy 6-tysięczny, koszty są te same, więc jeżeli to wszystko położymy na szali gdzieś, to nie jest źródło naszych dużych przychodów, bo tak powiem, gdybyśmy mieli dobrze skonstruowany stadion na myślę 8-9 tysięcy, ale bardzo dobrze zrobiony, bo nasz stadion był budowany, kiedy Mielecka Stal była w czwartej lidze i włodarze tego miasta nigdy nie pomyśleli, że będziemy na tym poziomie, więc odnośnie tych skyboxów, tych wyżywienia, sprzedania miejsc reklamowych, tudzież sprzedania miejsc w ciągu tygodnia, gdzie nic się nie dzieje na tym obiekcie, a byłyby takie powierzchnie, żeby generować zyski duże z tego, to u nas to nie funkcjonuje, więc dla mnie dzień meczowy to nie jest coś, co uzdrowi ten klub. Okej, a właśnie a propos stadionu, to w ogóle coś myślicie nad tym, żeby jakoś coś przedefiniować, rozbudować? Pamiętam, że jesienią była taka informacja, że skyboxy są montowane, to w trakcie rundy jesiennej gdzieś to tam się przewijało. W ogóle coś w tym kierunku jest robione? Czy trzeba powiedzieć tak, że Stal Mielec nie ma stadionu, tylko Stal Mielec każdorazowo stadion wynajmuje od miasta, więc... Jak wiele klubów w Ekstraklasie. Jak wiele klubów w Ekstraklasie, tylko muszę pana tutaj może poinstruować, że wiele klubów wynajmuje od miasta, ale to miasto bardzo dużo robi przy tym stadionie, w sensie takim, że jeśli prezes klubu czy klub jako operator potrzebuje jakiejś aktywności, to są tam robione. Natomiast my, jeżeli będziemy dzisiaj wprowadzać pierwszy skybox, który dzisiaj nas będzie kosztował jakieś 70 tysięcy, żeby go w ogóle wyprodukować i zainstalować, no to miasto na tą chwilę nie jest w ogóle aktywne, jeśli chodzi o pomoc, z racji tego pewnie, że nie ma budżetu. Więc my docelowo chcemy zrobić 6 takich skyboxów, ale to są koszty. Żeby skybox zrobić, to trzeba mieć najlepiej z góry na rok najemcę. Na tego pierwszego skyboxa, którego chcemy wyprodukować, mamy już potencjalnego nabywcę, który go wykupi przez cały rok, więc tu idzie to bardzo wolno. To nie jest takie proste, bo gdzieś trzeba te pieniądze wyjąć, trzeba to zamontować, trzeba komuś ten produkt, który wyprodukujemy, sprzedać, więc nie jest to łatwe. Natomiast, no mówię, te koszty, które ponosimy z tytułu wynajęcia stadionu versus miasta, no nie są małe i musimy je ponosić. Tutaj Jakub KKS pisze, teraz wybory, panie prezesie, więc proszę korzystać z przymrużeniem oka. No pan prezes tak się składa, że też ubiega się o miano prezydenta miasta Mielec. To tak, a na chwilę odskakując, przygotowania, tam kampania już na finiszu, wszystko ogarnięte? Znaczy ja powiem tak, że ja jestem zwolennikiem, żeby mocno oddzielić politykę od sportu, czyli te wybory. Ja absolutnie nie tutaj w klubie nie ma ani słowa na temat
że ja kandyduję? Tak, oczywiście kandyduję. Wiem też, w jakim miejscu jest miasto, jakie ma zadłużenie i jakie ma bolączki, więc nie jestem w stanie nawet dzisiaj obiecać kibicom, że coś wielkiego dla nich zrobię, bo wiemy dzisiaj, jakie jest zadłużenie tego miasta i będzie to bardzo trudne. Nie, absolutnie poprzez klub jestem daleki, żeby prowadzić kampanię, nie robię tego, więc zostawmy może to z boku. Tak, to dobry pomysł. Prezydent, który wygra w tym mieście, oczywiście będzie musiał mieć patrzenie na futbol, bo gdzieś tam 12-14% populacji tego miasta zapełnia ten stadion i żyje tym sportem, to tak, ale my dzisiaj koncentrujemy się absolutnie na utrzymaniu w Ekstraklasie i na 40 punktach, a nie koncentrujemy się, gdzie prezes będzie, bo też pragnę przypomnieć, że prezes ma misję, którą ma wykonać, czyli stabilny budżet, utrzymanie w Ekstraklasie i fajna drużyna. I w czerwcu, czy prezes będzie prezydentem, czy nie będzie, to też nic nie jest tu pewnikiem, że prezes na następny rok będzie prezesem Stali Mielec, bo to nie jest mój prywatny klub i to nie ja jestem jego właścicielem, więc może dojść do sytuacji, że nie wygram wyborów na prezydenta i również nie będę prezesem, bo właściciele uznają, że jest ktoś inny, więc tu byłbym ostrożny. Panie prezesie, pojawiały się na czacie też takie pytania o to, czy Stal Mielec w ogóle myśli o czymś więcej na razie niż utrzymanie, niż ten środek tabeli, o którym pan tutaj już wielokrotnie nam podkreślał, czy jest w ogóle gdzieś taki zakus, bo wiemy, że Stal Mielec to jest naprawdę wspaniała historia polskiej piłki, no te mecze pucharowe, no mnie nie było wtedy na świecie, nawet w planach mnie nie było, moi rodzice się nawet nie znali, bo to było bardzo, bardzo dawno temu, ale no są gdzieś jakieś takie pomysły, że a może w kolejnym sezonie na ten Puchar Polski bardziej się nastawić, no w tym z tego, co pamiętam, to chyba w 1/8 finału, tak, z Widzewem Łódź przegraliście i to też tam gol w końcówce Jordiego Sancheza i tak gdzieś chodzi panu po głowie, że a może coś więcej, czy na razie spokojnie? Pokora, praca, utrzymanie i tak no zajmijmy takie miejsce w środku tabeli kilka lat z rzędu, a dopiero później będziemy myśleć o czymś więcej. Tak, to absolutnie ja jestem zwolennikiem tej wersji, o której pan na końcu powiedział. Stabilność finansowa, stabilny klub gdzieś pomiędzy 10 a 12 miejscem, pełna stabilizacja i na pewno nie będziemy się odrywać od rzeczywistości i gdzieś bujać w obłokach. W piłce nożnej oczywiście tu wiele osób się ze mną kłóci, że nie mam racji, ale w mojej ocenie w piłce nożnej najważniejsze są pieniądze i tutaj nie dam się przekonać, bo tylko duże pieniądze, stabilne pieniądze powodują, że można się rozpędzać i marzyć, bo wówczas może pan mieć dużo droższych, dużo lepszych zawodników, może pan dużo odważniej planować swoją przyszłość, więc dopóki u nas nie pojawi się nowy inwestor, oczywiście też cały czas takie tematy prowadzimy, lub nie pojawi się kolejny duży taki sponsor, który odczulibyśmy tą mocną różnicę finansową, to zostawmy te marzenia, bo to najczęściej się kończy tak, że przychodzi prezes i opowiada jakieś swoje historie, potem dostaje dwa gongi i wszyscy się z niego śmieją, więc ja nie chciałem, żeby się ze mnie śmiali. Nasz budżet oscyluje między 10 a 12 miejscem pod warunkiem, że konstruujemy dobrą, fajną drużynę, która dobrze razem funkcjonuje. Więc jestem ostatni, który jeśli nie będzie środków, odleci i coś obieca. Oczywiście jeśli chodzi o Puchar Polski, to jest fajna taka ścieżka i przeprawa. Myśmy też z trenerem założyli, że w tym roku powalczymy i właśnie od meczu z Widzewem już piłkarze mieli trochę lepsze bonusy za to, nawet bym powiedział duże bonusy od każdego awansu rundę wyżej. Chcieliśmy już wystawić ten najmocniejszy skład. Niestety z Widzewem się nie udało, ale też jasno trzeba powiedzieć, że żeby bić się o Puchar Polski, moim zdaniem trzeba mieć przynajmniej 6 piłkarzy wartościowych więcej, bo nie da się grać na dwóch frontach, żeby czegoś nie tracić, więc bez szerokiej kadry nie da się zdobyć Pucharu Polski według mnie.
Okej, mówił Pan o tym budżecie, to ja sobie tutaj mam taki plik na komputerze schowany. Sprzed sezonu Stal Mielec miała 11 budżet. Na podstawie tam skarbu kibica tygodnika Piłka Nożna, Stal Mielec 11 budżet, 17,5 miliona. Przed Wami Radomiak 22, Jagiellonia 25, za Wami chociażby Ruch Chorzów czy Warta Poznań, to już 13 i 12 milionów złotych. Kilka klubów budżetów nie ujawniło, więc trudno mi się odnosić do tego, co miały. Panie prezesie, mówił pan o tym, że patrzy pan na piłkę poprzez pieniądze i tak dalej. Mówił pan wcześniej o tym młodzieżowcu, więc już tak na koniec. Ja wczoraj byłem w Meczykach i dyskutowaliśmy na temat tego, co będzie w przyszłym sezonie z tym tematem. Jakie zdanie, jakie stanowisko ma Stal Mielec i prezes Jacek Klimek? Bo powiem szczerze, że tak, no nie jest łatwo chyba konstruować kadrę na przyszły sezon, kiedy no, 3 miesiące przed startem kolejnego sezonu kluby nie wiedzą, no, ilu potrzebują młodzieżowców, czy potrzebują, czy wy będziecie musieli kogoś wypożyczać, czy kogoś przesuniecie i tak dalej. No po prostu no jest to dość skomplikowane, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak pan podchodzi do tego, co się teraz dzieje i co się być może zmieni, bo tak wróble ćwierkały najpierw, że się zmieni, na pewno, że się zmieni po tym grudniowym zjeździe klubów Ekstraklasy w Jachrance. No, od kilku tygodni słyszymy, że jednak może niekoniecznie. No i PZPN przekłada obrady na ten temat o kolejne walne zgromadzenia. Ja powiem tak, oczywiście... Zjazdy zarządu, nie walne zgromadzenia, to przepraszam, musiałem się poprawić. Jasne, ja chcę tylko powiedzieć tyle, że my jako Stal Mielec funkcjonujemy w pewnej organizacji, musimy się do tego dostosować i my zaakceptujemy każde rozwiązanie. To tak na początek. Jeśli chodzi o to, że do dzisiaj nie wiemy, czy będzie młodzieżowiec, to powiem panu, że nie mamy problemu, tylko mamy gigantyczny problem, bo mamy w swoim notesie paru młodzieżowców, z którymi rozmawiamy, ale równocześnie mamy na to miejsce zawodników, którzy nie są młodzieżowcami. I teraz za chwilę może dojść do sytuacji, że będziemy musieli się zastanawiać i podejmować jakieś ryzyka pod tytułem bierzemy tego młodzieżowca albo nie bierzemy. Wolelibyśmy absolutnie, żeby to było jasne i czytelne dużo wcześniej, bo z dzisiejszego dnia mam taką sytuację, że mamy młodzieżowca, którego chcemy pozyskać i się mocno zastanawiamy, bo jeżeli nie będzie młodzieżowca, to finanse, które generował będzie ten młodzieżowiec, są podobne do zawodnika, który jest doświadczony. I to jest dla nas wielki dylemat, kogo dzisiaj pozyskać, bo nie mamy tej wiedzy. Natomiast jeżeli mnie pan pyta, co ja o tym sądzę, no sądzę, że promowanie młodzieżowców jest ok, bo żeby chłopaki dostawali szansę, to absolutnie jestem na tak, ale to, że jesteśmy za to karani i ja nie mam wolnych 3 milionów, bo też bym sobie chętnie wpłacił 3 miliony do jako kary i grałbym sobie, kim bym chciał. Natomiast nas nie stać, więc musimy grać młodzieżowcem. Więc gdybym ja miał wpływ na to, to absolutnie wysoko premiowałbym tych, co wstawiają młodzieżowców, a ci, co nie chcą młodzieżowców, bo mają inny model grania w piłkę, to po prostu bym ich nie karał. Ale mówię, my się dostosujemy do każdego rozwiązania. Cieszymy się. No to chyba bardzo takie rozwiązanie kluby właśnie proponują, prawda? Żeby nagradzać tych, którzy grają, ale nie karać tych, którzy nie chcą grać, bo to jednak piłka profesjonalna i nawet wczoraj niektórzy w trakcie naszej dyskusji żartowali, no weź teraz obcokrajowcowi wytłumacz, że te kluby siedzą, że teraz prezes Jacek Klimek siedzi w kalkulatorze i czy ten pingot i strzałek wypełnią ten limit, czy nie wypełnią i tak dalej, i tak dalej. No to jest trudne, tak obcokrajowcowi wytłumaczyć, o co tu chodzi. No, tak. No chcę panu powiedzieć, że to jest, oni w ogóle tego nie rozumieją i w ogóle traktują to, że są w jakimś matriksie, bo my też w związku z tym, że końcówka ligi, mamy 8 kolejek, przyjdzie taki moment, że będziemy musieli wystawić 2-3 młodzieżowców, żeby dobić ten limit i nagle ktoś grający dobrze, poprawnie, obcokrajowiec, będzie musiał iść na ławkę rezerwowych i teraz on, wiedząc, że jest na treningu bardzo w dobrej formie i super gra i nagle obserwuje, że on musi iść na ławkę rezerwowych, a za niego gra młody chłopak, który jeszcze nie jest na tym poziomie, co ten zawodnik z zagranicy, no to muszę panu powiedzieć, że dla nich jest to nieprawdopodobne zdziwienie, bo w piłce zawodowej
dostajesz kontrakt, jeżeli jesteś dobry, masz grać. Natomiast nie może być takiej sytuacji, że ktoś od góry reguluje, kto ma grać, a kto ma nie grać. Więc mi się to nie podoba, ale mówię, my jesteśmy w organizacji, jakiej jesteśmy i dostosujemy się. I powiem też na koniec tyle, że z każdej sytuacji potrafimy wyjść, ponieważ dobrze żyjemy z tymi klubami, które produkują młodzież, które mają świetne akademie i taka Stal Mielec w tym przewodzie pokarmowym jest bardzo cenna i potrzebna w mojej ocenie, bo tych piłkarzy wychodzi X, te wielkie kluby grają o wielkie cele i nie mogą sobie pozwolić w stawieniu po dwóch, trzech młodzieżowców, więc my jesteśmy właśnie takim pomostem, gdzie przyjdź do Mielca, ograj się i jak będziesz gotowy i będziesz dobry, to wrócisz do klubu macierzystego grać o wielkie cele. Więc w tym pokarmowym układzie jesteśmy moim zdaniem dla piłki bardzo istotni, ale nie chcielibyśmy być karani. To wypożyczał wam Lech Poznań, przecież Bartek Mrozek, teraz też Max Pingot, Legia Warszawa, właśnie Igor Strzałek. Zagłębie Lubin. Zagłębie Lubin, tak. I tak patrzę na to, średnio musi młodzieżowcy muszą grać w Stali Mielec do końca sezonu, średnio 105 minut w meczu, tak, bo tak wychodzi, tak, z tego, co ja sobie tutaj policzyłem. Panie prezesie, to umówiliśmy się na 45 minut, żeby jedną połowę zagrać, no i zagraliśmy z czasem doliczonym, więc bardzo dziękuję panu za to, że pan odwiedził prawdę futbolu i tutaj nam naświetlił temat, jak to wygląda z mieleckiej perspektywy i sprawy piłkarskie, i sprawy finansowe, więc bardzo dziękujemy za wizytę, no i pewnie do usłyszenia. Dziękuję bardzo i absolutnie do usłyszenia, tak jest. Tak, bardzo się cieszymy. Was prosimy o to, abyście zostawili łapki w górę, abyście zostawili subskrypcję, kto nie zostawił jeszcze na Prawdzie Futbolu, i serdecznie was zachęcamy. I dajcie znać w komentarzach, czy waszym zdaniem Stal Mielec to obok Jagiellonii i Śląska największa rewelacja, bo moim zdaniem tak, ale to jest tylko moje skromne i prywatne zdanie. Życzymy wam przyjemnego popołudnia i miłego weekendu. Słyszymy się chyba w niedzielę po meczach Ekstraklasy, ale to na głównym kanale Prawdy Futbolu. Trzymajcie się. Pozdrawiamy was serdecznie. Dziękuję bardzo.